No siema, siema, witam was serdecznie na moim kanale, ja jestem Ardal, a to jest kolejny odcinek naszych przygód z grą Last Epoch. Drodzy widzowie, nie przedłużam, wam życzę miłego oglądania. Jedziemy. Mamy jakieś punkty do wydania, czy nie? Mamy okolice zbadać, dobra. Tu mamy punkt. Okej, czyli musimy iść tam. Włączymy sobie mapkę, widzowie. Shard seems to have taken me somewhere. Yet my surroundings appear familiar. Dałoby się więcej mamy. And who are you? Ty tak, co tu robisz? Stąd? Znaczy skąd? Nie wygłupia się tylko twarzynikom starszym wolno wychodzić na zewnątrz, wszyscy to wiedzą. Z drugiej strony, nie wiem jak kultysta. Kultysta, o czym ty mówisz? Pustka i wysysa. Maruny ostrzegawcze podniosłyby alarm na sam twój widok. To nie znaczy, że w pobliżu nie mogą czaić jakieś kultyści, więc lepiej zachowujemy ostrożność. Chodź, zaprowadzę cię do ostatniego schronienia. O czym ty mówisz? Rozum ci pomieszało? Rozejrzyj się. Ta czarna smoła pochłaniająca wszystko to właśnie pustka. Ostatnie schronienie to jedyne wciąż wolno dni miejsce. Jeśli nie jesteś stąd, cóż, lepiej, żeby nasi starsi nie uczyli w tobie żadnego spaczenia, nie? W porządku. I
Ziom wpadł. I tu też, dobra. Więcej obrażeń. Wszystko jest osłonę. Dobra, nie będzie osłona, przyda się. Zobaczmy tam jeszcze. Okej. Coś strasznego dzieje się w ostatnim schronieniu. Osłony się rozpadły, pustka wdziera się do miasta. Udało mi się wyprowadzić część ludzi, ale bardzo wielu wciąż jest tam uwięzionych. Aha. Who are you? Te stwory wychodzą ze ścian, wypływają z bloku. Jakie stwory? Pustka, stwory wyłaniające się z ciemności. Nie zabijają tak po prostu. O nie, one pochłaniają swoje ofiary, zmieniają je. Okej. Moi sąsiedzi, przyjaciele, nadal widzę ich, jak przemieniają się w czarną maść. Nie mogę przestać o tym myśleć. Musisz odpocząć. Itero, watch over you. Pytam, nie rozpoznaję cię. Przysyłam jeden ze strażników, przechodzę z zewnątrz. Niemniej jest to coś szczególnego, zupełnie jakby... Masz w sobie ułamek? Aż tak to widać? Później dowiem się, jak znaleźć się w swoich rękach. Na razie najważniejsze jest, żeby jak najszybciej zawiadomić o tym radę. Nie wiem, czy to zgubienie odłamka osłabiło nasze osłony, czy jesteś tym powiedzianym powiernikiem, którym tyle słyszeliśmy. Trzeba to wszystko wyjaśnić. Przepowiedzianym powiernikiem. Tak to była historia. Na razie odszukaj w nasi kapitana, wieści kapitana gwardii Bravona. On zaprowadzi ci do pozostałych starszych. Starsi, kim oni są? Naprawdę nie jesteś stąd, co? Stanowimy radę, która sprawuje przywództwo w ostatnim schronieniu. Może ty go zaniesiesz? Ja cóż, nie nadaje się, żeby nabracać. Ja nie chcę znów mieć do czynienia z pustką. Ale dość już tego duszek, musisz jak najszybciej dotrzeć do komnaty rady. Zaakceptuj. No dobra. Gods. Zostaliśmy questa, idziemy dalej. Obiło mi się o uszy, że...
To, o czym rozmawialiście z starszym Bronem, wiem, że masz się udać do komendy rady. Tam będziesz tu pojedzie opiekę. Idziesz ze mną. Mam sprawę zostanie na zewnątrz, ale bez obaw schronienie to był pierwszy wszystkich, gdyby nie raz zaszczone było po nas. Dzięki. Yes? Okay. Gods be with you. Pomogę im. Okej, musimy znaleźć gwardzistów. Tam jest jakaś kapliczka. To sobie zobaczymy, widzowie. Dobra, musimy tych gwardzistów znaleźć. Gods be with you. Stay safe. To zwykle tylko nie potrzeba. Jest kolejny poziom, miło.
Już brakuje mi miejsca. Powoli. A man of many pockets. Dobra, trzeba do miasta wrócić i to sprzedać. Mam tego już za dużo. Regeneracja many. Cztery pola mikstur. Coś ciekawego, a co to jest? Zamiast tego... Co to jest? Na kolejne punkty, dobra. Dwa punkty też. Okej. A tu jeszcze muszę punkty rozdać. Okej. Okay.
Okej. Fools! Fools! Where are you going? Farewell. I został jeszcze jeden w tamtym kierunku, dobra. Och, kuźnia. Jeszcze nie, jak się to obsługuje. What brings you here? Idź do kapitan Lory, kapitan Hrady. Eterna's grace be with you. Muszę tam teraz się wrócić.
Kolejny poziom, fajnie. Kapitan kurczę. Na północny wschód. No. No się nie potrzebujemy cofać. Niż miejsca. Thank you.
do wyrzuczek. Dobra. A man of many pockets. Dobra, więc muszę wrócić do miasta i opchnąć to. O, rzeczy zniknął. Najgorsze jest to, że za każdym razem się to generuje na nowo wszystko. Dobra, wracamy. Longer. You there, help me. Keep them off me. Aha, jeszcze jakiś boss. You there, help me. Keep them off me. Impressive. Go on, I'll be right behind you. Starszy Ezra. Tak, Erza. Komnaty rady. Okej, kościół zakończony. Wulkaniczna kula.
I see. What? Go on, then. Bah! You. I can sense that you have a shard of the epoch, but that is impossible. Who are you? Powiedz też, żebym go sporał, jak odłamek trafił w twoje ręce. I see. We have relied on the power of our shard for ages, always assuming the others were lost. And it seems only tapping into a fraction of its potential. You were brought forward in time by the shard. If you want to return to your time, we will need to use them together. If the void does not consume us first, of course. Co się dzieje, czy my spustka? The void fell upon our world hundreds of years ago. All-consuming darkness spread across the surface and drove us into these caves. The last city of humanity. Last refuge. Now that the void has finally found us, it will reach this place and snuff us out. Ja chcę cię walczyć z pustką. Elder Panion is an expert at using the shard. He can weaponize it against the void. I have received word that his study is under attack. We may be out of time. Czy są odłamki? They are the shards of the epoch. A relic said to have power over fate itself. And after hearing your story, I have no doubt in this now. It was broken into three shards long ago. We relied on one of them to sustain this place ever since the void destroyed the surface. We thought the other shards were lost, but with yours, we may have hope of surviving this. Co mogę zrobić? Everyone here is either too old or too injured to go warn Elder Panion, except for you. Please, find him and have him return here before something terrible happens. Please, take these idols with you. An idol of Logon to guard you against chaos, and one of Eterra to guide you home. Wherever that may be. The gods have long left this world, but their memory will give you comfort. Be safe, traveler. Okay. System posążków. Zakładanie posążków. Posążki. Posążki zapewniają twoje postaci specjalne bonusy, gdy zostaną wyposażone w przeznaczonej do tego celu przestrzeni, która znajduje się tutaj. Odblokowanie przestrzeni na posążki możesz odblokować tylko przestrzeni na posążki po połączeniu głównych wątków polarnego w sprawach pobocznych. Okej. Okay. Ani jedno, ani drugie jakoś mi bardzo nie...
Jak to dam, to wiem ile? No nie, więc mi się nie opłaca. Okej. Yes. Coś czego masz? Nie masz nic ciekawego. Follow your feet. Idź najpierw tam. I tę księgę znaleźć w archiwach. Więc tu wpierw musimy pójść. I znaleźć książkę tam. Wracamy z tą księgą. I once believed the shards would be safe. Where the gods could not reach, in the future, I was mistaken. With only one shard left by my side, my purpose is clear. I must seek refuge, prevent others from this power, and locate the rest of the epoch. What happened when I tapped into this power? Why did one shard come with me? Where are the others? Was all of this for nothing? Z powrót do miasta, czy? Tak, komnaty rady. Okay. What? Goodbye.
O! 10 pancerz mana, obrażenia wyssane. Fajnie. Resztę mogę opchnąć. Ba. We have little time. Please find Panion. Yes. Moi drodzy widzowie, to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli ten się wam podobał, zostawcie łapkę w górę. Zachęcam was do pisania komentarza pod filmikiem, ustawienia subika z dzwoneczkiem. Zachęcajcie swoich znajomych, by ten kanał subowali i do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!